czy ja obudziłem w nim romantyzm? Zapamiętaj te słowa, bo to jest jedyne, co usłyszysz od kobiety. W ogóle, jeżeli ktoś wyrwie laskę na ten tekst, gdzie twój ojciec, Potter? Kasia, bo tu zawsze jest Kasia, nie? Jesteś naprawdę piękna. Niektórzy byli tak męscy, jakby ich dwóch chłopów robiło. To teraz dla was w programie Zasługujesz na kogoś lepszego. Przygotujcie ręce do oklasków. Michał Juszczak! Siemanko! He. Daniel Midas, mój przyjaciel. Ale to w ogóle on jest taki milutki dla was i tak dalej, ale w życiu osobistym on jest no, małą mędą taką. Ciekawostka o Danielu. Jego kiedyś rzuciła dziewczyna, która miała raka, bo Daniel był bardziej złośliwy. Przed świętami Bożego Narodzenia wrzuciłem swój poprzedni program do sieci i zacząłem dostawać negatywne komentarze, wiadomości typu: jesteś zjebany, zabij się, rodzina się ciebie wstydzi. I to były wszystko życzenia świąteczne od mojej byłej dziewczyny. Tak, taką mamy relację. Ale też zacząłem dostawać negatywne komentarze od niepracującej patologii, bo ja troszeczkę socjal obrażałem. I teraz boję się dresów. I miałem taką sytuację, że idę przez park i idzie taki wielki kark, no mega wielki dres i był mega łysy. Taki łysy z najłysiejszych w skali łysełości. On był tak łysy, że inne dresy mówią mu o swoich problemach, nie? To był ten poziom. I idzie z takim małym pieskiem, takiej wielkości, cały włochaty, cały się trzęsie. Wygląda jak mop używany przez sprzątaczkę z Parkinsonem, nie? Jest kontrast, ja mam bekę i dres to zauważył. Idzie w moją stronę, myślę, no jebnie mi jak nic, nie? A on zaczyna mi się tłumaczyć. Moja stara wybrała tego psa. Ja bym wybrał pitbulla, moja stara wybrała tego psa. Ja mówię, ziomek, ta sama kobieta, co wybrała tego psa, wybrała też ciebie. I on error na twarzy, nie? Albo pierwszą myśl w życiu dostał, albo czeka na sygnał, żeby jebnąć, nie? A on bierze tego psa na ręce i do mnie: masz rację. I poszedł. Czy ja obudziłem w nim romantyzm? Że on teraz wróci do domu, rzuci Karynę, wyciągnie kartkę i długopis i zacznie pisać treny do suki? Wielką dziurę uczyniłaś w sercu moim. Ty podła szmaciuro tym kurestwem swoim. Może. A jeżeli tak, to super, bo ja jestem romantykiem. Ja uwielbiam te wszystkie pierdoły romantyczne, jak piknik za miastem, spacer w letni deszcz, w przymierzalni lumpeksu głębokie gardło. Te wszystkie małe rzeczy. Ja uwielbiam. I teraz płynnie przejdę do głównego tematu odnośnie romantyczności. Bo chciałbym wam opowiedzieć dzisiaj historię najgorszego podrywu w moim życiu. Ja wiem, że ktoś potem może do mnie napisać: to nie był najgorszy podryw, ja kiedyś wyrwałem typiarę, to się okazał typ. Że całowałem się z laską w klubie, się okazało, że to jest ciotka, której 15 lat nie widziałem. Ja kumam, są takie akcje. Tylko ta historia wydarzyła się 13 lat temu. I idealnie pokazuje, że nastolatkowie gówno wiedzą o romantyczności. Bo co ja mogłem wiedzieć o romantyczności, jak o tych sprawach dowiadywałem się z Brawo? Tekstów podrywu uczył mnie Johnny Brawo. I słyszałem, że mój ojciec wyrwał matkę na Fiata 126P akurat w tym wypadku. Ale też w sumie to jest ciekawe, bo on jakby tak naprawdę i tak potocznie wyrwał moją matkę, bo pokazał jej swojego malucha. Nie, więc jakby... Tak. I to ważne w tej historii jest to, że ja chodziłem do męskiego technikum. Technik teleinformatyk, mnóstwo testosteronu. Niektórzy byli tak męscy, jakby ich dwóch chłopów robiło, nie? Niektórzy byli tak męscy, że aż wymyślali, jacy są, jakby domena mężczyzn, wyolbrzymiać swoich wyników. Ale oni, ci dorastający troglodyci, co niektórzy mają dopiero koper pod nosem, oczywiście jako informatycy to sposób zero-jedynkowy, i przechwalanie się, że ja rucham dzień w dzień. Ja co pół dnia. Ja teraz. I widzisz typa z ręką w kieszeni. I my w tym technikum mieliśmy bardzo dużo zajęć komputerowych i tego było za dużo, że nudziliśmy się. I żeby jakoś odreagować ten czas, wchodziliśmy na czaty. 13 lat temu, wy pewnie też. Czat na Onecie, na Interi, Czateria, pisanie z Młoda 10, Lodzia 15, Kwaśniewski tu był, te wszystkie tradycyjne niki, nie? I któregoś dnia postanowiłem, że będę podawał się za babę i próbował wyrwać jakiegoś faceta. Oczywiście dla jaj, nie? I taki protip tutaj dla dziewczyn. Jeżeli chcecie wyrwać jakiegoś faceta przez neta, wystarczy, że napiszesz jestem wilgotna, to ten przed ekranem będzie miał no debil, nie? No ja piszę z tą swoją ofiarą i w pewnym momencie poprosiłem, żeby się ujawniła i wysłała mi swoje zdjęcie.
i dostałem zdjęcie z Facebooka. Moje zdjęcie. Okazało się, że kolega z kasy sobie jaja ze mnie robi, ale ja nie ogarnąłem na początku. Patrzę na ten ryj i mam takie, nie, ten typ długo nie porucha. Nie, nie ma opcji, nie ma opcji. Najgorszy podryw. Szczytem, na jaki się wcześniej odważyłem, było trzymanie laski za jej ekstra tyłek w zatłoczonym autobusie. Bo nie mogła się ruszyć. 20 minut błogiej radości. Ja się czułem jak dziecko w sklepie z zabawkami. Ona jakby ją dotykała laleczka Chucky. Tylko ja kumam, że ktoś może powiedzieć, że to był niechciany dotyk. Zgadzam się, tylko że jak jesteście w komunikacji zbiorowej, chociaż raz pewnie jechaliście ściśnięci jak sardynki w puszce, to każdy dotyk jest wtedy niechciany. Ja nie zliczę, ile razy ktoś dotknął mojego penisa. Nie zliczę. Nawet jak tłoku nie było, nie? A ja mając 16 lat miałem możliwość, no kurwa, 3 dni ręki nie myłem. Dla moich kumpli ona była jak święty graal. To też jest jakoś niesamowite, że w momencie jakby dorastania ja przestałem być odważny w stosunku do kobiet, bo miałem taką sytuację, że byłem w 4. klasie podstawówki, była dyskoteka szkolna i poprosiłem do tańca dziewczynę z 3. gimnazjum o imieniu Natalia. 6 lat różnicy. I tu nie można patrzeć, że 6 lat ludzkich jak teraz. Nie, jakby to miało dużo większą wagę. Myślę, że można to liczyć w psich latach de facto. 6 lat na psie to jest 42. Ja mam 32, czyli 74. To tak jakbym miał teraz do tańca wyrwać Antoniego Macierewicza. Nie? To jest ten kontrast. Nie? Ja jestem niski, więc jak mając 10 lat, to jeszcze kurwa byłem taki. Tańczę z nią. Ja miałem twarz na wysokości jej krocza. Ja czułem to ciepło generalnie. Nie wiedziałem, co się dzieje, ale czułem to ciepło. Myślałem, że mam dobrą pasę, więc poleciałem na stołówkę po kapsel z tym barka, żeby się jej oświadczyć, żeby mieć dziewczynę. I ona się zgodziła. Jezu, mam dziewczynę, to jest niesamowite. Po godzinie przestaliśmy być razem. Okazało się, że na kapsu był napis zasługujesz na kogoś lepszego. I mi powiedziała, że mam jej płacić alimenty, bo tak robią dorośli, jak się rozstają. I 2 lata jej płaciłem. Możecie myśleć, jak 2 lata, Michał, jak ona była w 3. gimnazjum. Kiblowała, bo zaciążyła. Nie wiem, kto był ojcem. Pamiętam tylko, że jednego matematyka przynieśli do innej placówki. Więziennej, tak jest. Nie ogarnął dzielenia chłopak. Dokładnie dzielenia się płynami ustrojowymi z 15-latką. Źle pojedynczy śmiech. I ja wiem, że to źle brzmi, ale ja mam bekę, bo córka Natalii też poszła w ślady matki, szybko zaciążyła, przez to Natalia przed 30 została najmłodszą babcią w gminie. Taki byłem kozak, a prawie dziadkiem zostałem, nie? Dobra, wracając do męskiego technikum. Tam mało potrzeba, żeby nabrać respektu. Wystarczy, że masz ładną siostrę. Nawet nie ładną, po prostu masz siostrę. Dostajesz plus 20 do zajebistości. Tylko problem jest w tym, że widzisz ją potem na każdej tapecie w telefonie. Słyszysz, co by z nią nie zrobili. Niektórzy pisali do tych sióstr. I raz była sytuacja, że przyszła jedna z sióstr i było takie, gdzie jest Oskar? Gdzie jest Oskar? Typ wstaje, klata do przodu, żeby się podpisać. Brewki poprawił i ja, tu jestem. Ona go bierze za rękę. Idziemy do kibla się ruchać. Idziemy, idziemy. On nie, 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 nie. Zapamiętaj te słowa, bo to jest jedyne, co usłyszysz od kobiety. I poszła. Na mózgu rozjebało. Jemu tym bardziej. Od tamtego momentu ani razu nie napisał do kobiety. Ani razu. I paradoksalnie jego życie seksualne jest turbo dobre, bo został księdzem na Śląsku. Tak bywa. My te wszystkie rzeczy, to pisanie, to jest po to, że za dużo tego testosteronu musieliśmy go jakoś wyrzucić z siebie. Więc my chodziliśmy na halę sportową popatrzeć na dziewczyny z liceum, żeby odreagować. I mój kumpel miał taką teorię, że jest coś w różnicy między dziewczynami z ogólniaka, a tych z profilówek, zawodówek i tak dalej. Według niego, jak dziewczyna nie idzie do ogólniaka, tylko tutaj, to na rozpoczęcie roku szkolnego w 1. klasie powinna dostawać czapkę dyskontu, w którym będzie pracować. Taką zawodową tiarę przydziału, jak w Harry Potterze, nie? Tylko jakby to miało wyglądać, że... Twój Sebastian... Lubi dwupaki? Komplementuje ciebie od gadów i płazów? Lubisz kolor zielony i masz przodków z Ukrainy? Żabka! Lubisz promocję na kosmetyki, a matka była 17 lat temu na szparagach w Niemczech? Rossmann! Interesujące. Ciężarna córka samotnej stryjski paznokci. Trudne. Lidl nie, Aldi nie, Biedronka nie. Roxa.pl.
Znaczy wiem, że Roxa nie jest dyskontem, ale bądźmy szczerzy, możesz tam trafić na produkt nie pierwszej świeżości. I dla całej tej reszty, która nie wie, czym jest Roxa. Roxa to jest taki portal, gdzie za pieniądze możesz sobie pohendożyć, ale jak głębiej poszukasz, to możesz znaleźć własną kuzynkę. Nie, to jest taki portal. I żeby nie było, że dziewczyny ty jakby są złe, faceci w technikach zawodowych to też nie są intelektualiści. Kurwa, popatrzcie na mnie, no jestem debilem, nie? Ale zauważyłem pewien paradoks, że tam technikum zawodowa, oni mogą mieć same banie, same poprawki z chemii i fizyki, ale jak w odpowiedni sposób zapalić z wiadra na każdej przerwie, to każdy potrafi, nie? Cieszę się, że tylko niektórzy zrozumieli ten żart, bo jest sukces w narodzie, bo jest nadzieja. Kurwa. Więc dla całej reszty drugi przykład. U mnie w pierwszej klasie technikum pojechaliśmy na zieloną szkołę i w moim pokoju była sisza. Przygotowaliśmy wszystko oprócz węgielka do siszy. To co zrobił najinteligentniejszy miód rocznika 9-1? Użył rozpałki do grilla. Tak jest, 11 osób w szpitalu, 3 na Ojomie. Super, inteligencja. Nie? Więc my chodziliśmy na halę sportową popatrzeć, żeby odreagować. I trochę się zachowaliśmy jak dzieci w zoo. Że patrzyliśmy na te łanie, sarenki. Jak się znalazła jakaś świnka, to i rzucaliśmy jedzenie. One były w takim wieku, że dla nas one były, kształty były idealne. Gdybyśmy stali tam nadzy na tym balkonie, to spokojnie moglibyśmy służyć jako stojaki na flagi, nie? W moim przypadku taki bardziej stojak na maszt. Statku w butelce. Marzyliśmy, aby chociaż jedna dziewczyna się do nas uśmiechnęła. Jeden kumpel przez tydzień się jarał, że dziewczyna do niego machnęła, a ona po prostu chciała zaserwować. I wtedy zobaczyłem ją. Była cudowna. Długie, kręcone, ciemne włosy. Ciemna karnacja. Oko jej lekko uciekało, ale to nic, ja wyłączyłem nas pewne ułomności, oprócz mojej umysłowej. Zakochałem się od pierwszego wejrzenia, tylko nie dawało mi spokoju jej uciekające oko, bo ja się bałem, że jak będę z nią na randce, to zacznie się dziać. To ja zacznę się zastanawiać, czy to jest normalne, czy ona się nudzi i na coś innego chce rzucić okiem, jak kameleon. Nie? Pogadałem z kumplem, który ma tę przypadłość i pytam go, jak on sobie z tym radzi. On mi mówi, że widzi normalnie, ale jak pije herbatę z łyżeczką, to zamyka jedno oko, bo boi się, że je wydłubię. Takie to czemu nie wyciągniesz łyżeczki? To się obruszył. To skąd będę widział, gdzie jest brzeg szklanki? Chyba intelektualista. Ale on robi systemy informatyczne za wiele tysięcy złotych i co ciekawe, wycenia swoją pracę na oko. Także można mieć dystans do siebie. I żeby nie było, że ją obrażam ze względu na jakby wadę niezależną od niej, no bo ja też bym musiał cały czas z siebie jechać. Ja mam małe rączki, ja mam rączki dziecka. Miałem taką sytuację, że byłem w parku, siedzę sobie na ławce, gram w Pokémony jak dorosły człowiek. Co? Gram. Siedzę i w pewnym momencie ktoś dotyka mojej dłoni. Ja się obracam i jakiś stary typ. Boże, te dzieci szybko dorastają. No i jest ona. I w normalnej sytuacji facet podchodzi, prosi o numer, umawiają się na spotkanie. Natomiast ja zrobiłem dokładnie odwrotnie. Znaczy też nie dosłownie odwrotnie, bo przecież nie zaciągnąłem ją gdzieś siłą, wmówiłem jej, że to jest randka, a potem wziąłem numer telefonu. Pomysł ciekawy, ale kto z was zrobi ten sam plan dwa razy, nie? Głupie. Nie, po prostu po rozmowach z koleżankami zauważyłem, że wy dziewczyny macie takie wrażenie, że jak my podejdziemy, wy powiecie nie, to mamy takie zadowolenie. Nie, no nie. Zawsze to jest jakiś taki Armagedon. I jak masz na imię, przepraszam? Wiktoria. Bardzo ładne imię. To, co teraz powiem, to jest 100% prawda. W sensie, to nie ma żartu, nie ma żadnego jakiegoś drugiego dna i tak dalej. Jesteś przepiękną kobietą. Jesteś też świetnie ubrana, podkreśla twoją atrakcyjność. Jesteś naprawdę piękna. Proszę. I ja mam teraz odwagę to powiedzieć, bo jest adrenalina, jeszcze tu się nagrywa tutaj i tak dalej. Mam władzę, bo mam mikrofon. Ale ja tutaj sobie chodziłem. Ja tutaj byłem przed występem wodę przynieść. Ja miałem 3-4 okazje, żeby podejść do ciebie i o tym powiedzieć. Tylko za każdym razem, kiedy już myślałem o tym, miałem to samo, co każdy facet. Czyli włącza się w głowie dramatyczna muzyka, jakiś helikopter przylatuje, strzelaniny. Nie wiem, czy kojarzycie memy z psem, który ma flashbacki z Wietnamu. To jest to obce, nie? Że ma taki, jaka ładna! I my się tak czujemy. Dlatego chciałbym zrobić pewien eksperyment, żebyście delikatnie, chociaż dziewczyny, zrozumiały, co my czujemy wtedy, kiedy chcemy do was podejść. I skupcie się, wyobraźcie sobie siebie, jak mówię dane słowa. Wyobraźcie sobie, że jutro rano wstajecie i już wiecie, że to nie będzie dobry dzień.
Akurat tego dnia nie będziesz idealna. Akurat tego jednego dnia nie będziesz idealna. Jesteś bardzo spóźniona na bardzo ważne spotkanie. Boli ciebie głowa, brzuch, bo dostałaś okres. Jeszcze pobrudziłaś prześcieradło. Wiesz, że musisz szybko to przeprać, bo plama zostaje. Ciągniesz prześcieradło, ale nie możesz zdjąć, bo leży twój Adonis mechanika. Ten, który chrapał całą noc. Przez niego zaspałaś. Więc wyrywasz, że wreszcie się udaje, wyrwałaś to. Lecisz do łazienki i potykasz się o gniazdo. Czyli majtki i skarpetki twojego ukochanego. Jesteś bardzo spóźniona, ale przez tą sekundę masz, no zatka mu ten gazik tymi skarpetkami, nie? Lecisz do łazienki, przepierasz te prześcieradło, no trzesz to prześcieradło, żeby żadna plama nie została, oczywiście zimnej wodzie, bo Bóg tak kurwa chciał, nie? Trzesz te, już nie jesteś na końcu i łamiesz paznokieć. 600 na hybrydę szlak trafił. Chuj, on zapłaci. Wieszasz na sznurku prześcieradło i końcami sił chcesz usiąść na sedesie, bo deska jest zawsze pod was ustawiona, ta środkowa, wszyscy o tym wiemy, ale wpadasz do środka, bo Adonis nie zamknął po sobie. Więc trzaskasz z całej siły, żeby się obudził, a słyszysz, że on zmienia bieg z drugiego na trzeci podczas chrapania, nie? Kurwa, nie? Idziesz do lustra i widzisz, że idealnie tutaj, idealnie na środku wyjebało ci czerwonego pryszcza. Jest w takim miejscu, że makijaż nie przykryje, a jest za wcześnie, żeby wycisnąć, nie? Patrzysz na siebie i już wiesz, że jak ktoś ciebie zapyta, jakiego koloru jest trawa, ty masz niebieskiego, kurwa, jego macz, nie? Jesteś bardzo spóźniona, masz tłuste włosy, więc pozostaje dylemat. Idealna fryzura czy makijaż? A że jesteś lekko zachłanne, to oba naraz i wychodzi fatalnie. Fatalnie. Włosy rozwalone, makijaż rozjeżdżony. Wyglądacie jak Magda Gessler po długim przysiadzie w toalecie, nie? I musicie ratować te włosy, więc pozostaje zrobić koka. Bo robicie koka, żeby ukryć fatalną fryzurę. Oczywiście, że tak. Chyba, że cię jest część debili. Albo szykuje się do loda. Wiesz, kurwa. Najbliżej loda z dziewczyną z kucykiem byli wtedy, kiedy ona zapytała w rożku czy w kubeczku, nie? No i makijaż rozjeżdżony plakatówkami. To jest makijaż na zasadzie, jak to mówi moja znajoma, jak ktoś się we mnie zakocha, to wyjdę za tego i łopa, nie? To jest ten makijaż, nie? Wychodzi z łazienki, ubierasz jakąkolwiek sukienkę, już masz wychodzić i słyszysz od Adonisa. Już jeszcze nie wyszłaś? Nie będziesz spóźniona? Kurwa, ty nie. Lecisz na przystanek, Boże, lecisz na parking do swojego auta, które jest oczywiście zastawione przez tego chlora z czwartego piętra, który przyjechał w piątek w nocy. Kto będzie chciał w sobotę rano gdziekolwiek jechać? Stanę tutaj. Ja kurwa będę chciała jechać. Więc idziesz na przystanek autobusowy, stoisz na pasach i po drugiej stronie, jest czerwone światło, i po drugiej stronie stoi twój największy wróg. Ta suka z pracy twojego faceta. Kasia, bo to kurwa zawsze jest Kasia, nie? Ta, która ma ten zjebany śmiech, taki sam jak wasz, a jej jest zjebany, jakby cofała tirem w Biedronce, nie? Ta, która przegląda każde twoje zdjęcie na Instagramie, plotkuje, jaka jesteś fałszywa, rozpuściła plotkę, że masz prawą pierś większą od lewej, a to nieprawda, bo to lewa jest większa. Ta, która pisze SMS do niego o 21, że niby zakończyć jakiś projekt, a dobrze wiesz, że tym projektem jesteś ty. Ta, która słyszy jego opowieści na temat waszego idealnego związku i daje radę, a ty nie potrzebujesz rady jakiejś suki, bo ty jesteś idealna. Ta, która niby przypadkiem kupuje mu słodycze w automacie, a ten debil je przynosi na te. Ty nie będziesz jadła po jakiejś suce, nie? Chyba, że Raffaello zjesz, ale wkurwiona, nie? I ona tam jest, stoi troszeczkę z boku, pewnie puszcza bąka czy coś, nie? Ja przypominam, nie jesteście dzisiaj idealne, nie? I ta suka, znaczy ta szmata, bo powiedzmy szczerze, to zawsze jest szmata. Nawet jak cnotka religijna, to pewnie zaspokaja się figurką Matki Boskiej Dzielnej, nie? I ta szmata was jeszcze nie widzi. Za chwilę się zielone światło zapali. Ja przypominam, macie tutaj czerwony nos, wyglądacie jak clown z McDonalda jeszcze z tymi plakatówkami. Ty nie możesz pokazać, że to jest zabawką do Happy Meala do swojego faceta, nie? Zapala się zielone światło i się zaczyna. Czy mój chud jest taki, czy stresowy? Czy ręka uderza tak, czy trapka? O Boże, minęła mnie. Dobrze, już wszystko w porządku. Już sobie poszła. I dostajesz po minucie SMS-a od Adonisa. Co ty tak dziwnie chodzisz? Masz czerwony nos. Najebana jesteś? Kaszka cię widziała. Nie. I my się tak czujemy. Więc dziewczyny zrozumcie, faceci mnie w 100% rozumieją, że ja przez miesiąc, dwa przychodziłem, żeby popatrzeć na tą moją muzę, nie? Bo nie miałem odwagi. I raz usłyszałem, że ona opowiada koleżance o takich marionetkach, które się na torty daje, z idealnymi podobiznami jak państwo młodzi. Idealny, romantyczny gest, kupuję to. I wysłałem nasze zdjęcia, idealnie odwzorowane, ona z uciekającym okiem, jak rakan, idealnie, super, nie? Zapakowałem pocztą pantoflową, to do niej doszło. Potem widzę wpis na Facebooku. Dzięki za paczkę, niespodziankę. Sam jesteś pierdolonym quasimodo. Coś nie wyszło, nie? Ale okej, już zrobiłem pierwszy ruch, więc Michał, musisz iść dalej.
Postanowiłem sobie, że tego dnia wszystko załatwię. Los dawał mi pozytywne sygnały. Kobieta w Żabce oddała mi grosika. Kanar nie wręczył mandatu. W parku obok szkoły dwa psy się ruchały. Myślę, dobry znak, dobry znak. Czekałem na nią specjalnie ubrany. I teraz tak, jeżeli przez 2-3 lata technikum chodzisz w bluzie, to ubiór czarnych lakierek jest już szczytem elegancji. Umówmy się. Jedyne skarpetki, jakie wtedy posiadałem, to białe Umbro. Myślę, chuj nie zauważ. Po 13 latach doświadczenia życiowego wiem, że zauważyła. Pewnie to była pierwsza rzecz, na którą zwróciła uwagę, bo zwykle zwracacie uwagę na takie pierdoły. Byłem kiedyś na innej randce, w restauracji. Siedzę i laska do mnie mówi, że muszę sobie kupić inną bieliznę. Nową bieliznę. A ja taki, kurwa, siedzimy w restauracji jeszcze ubrani. A czy fakt miałem wtedy na sobie gacie z dziurą? A czy to są te z największym sentymentem? Panowie wiedzą, o co chodzi. I się pytam jej, skąd wiesz? I ona, jak pan przed chwilą na górze, bo jak puszczasz bąka, to bardziej świszczy. Czy ja się mówię z jakimś pierdolonym niedoperzem? O co chodzi? Okazało się, że miałem lekko przytkane uszy i nie słyszałem. Więc czarne lakierki, białe skarpety, miałem dżinsy, którymi szurałem po ziemi, bo wtedy wszyscy mężczyźni takie nosili. Technik teleinformatyk to koszula w kratę, ale z jebitnym smokiem na plecach, żeby pokazać jej, że jestem drapieżny i odważny. Fryzura na wiejskiego kasanowe, z przodu przywizany, z tyłu kogut. Wyprzykałem się aksem, tymi feromonami, które wtedy były popularne. Jeszcze brakowało, żebym chlebem i solą ją przywitał przy wejściu, nie? O, białogłowa, przyjmij mnie do swojego domostwa, nie? No jestem w tej hali sportowej, czekam na nią i spóźniała się 5, 10, 15 minut i nagle pojawiła się ona. Ona! Serce zaczyna mi walić, uśmiech na mojej twarzy. Momentalnie cały stałem się sztywny. Szedłem jak pirat, bo penis nie pozwalał mi zgiąć nogi w kolanie, nie? I ona nie mogła dostać się do środka. Więc niczym rycerz z bajki pomogłem jej otworzyć drzwi od wewnątrz, tylko przez męskie technikum nabyłem pewne dziwne nawyki, bo jak debil ciągnąłem zamiast pchać. I ona wbiega do środka, krzyknęła do mnie, dzięki Potter, i pobiegła. Już otwieram usta, żeby ją zatrzymać, ale mój lamerski umysł się odzywa. Stary, ona jest spóźniona, daj jej się przebrać, potem pogadacie na spokojnie. Myślę, okej, masz rację. Krzyknąłem tylko, nie ma za co, Hedwigo. I teraz część z was może mieć takie, jaki Harry Potter, jakim cudem? Jak ja się ogolę, przypominam Harry'ego Pottera, ale 13 lat temu, 1:1. Anegdota potwierdzająca, 10 lat temu wracałem z meczu Śląska-Wrocław w piłkę nożną, tramwajem z kibolami. Trzymam rurki i nagle ktoś szarpie mnie za ucho, jakby jakiś pieniążek miałby wypaść, nie? Ja się obracam i widzę kibola i on do mnie, gdzie twój ojciec, Potter? Takie... Kurwa, rucha twoją matkę, no. Znaczy, w głowie sobie krzyknąłem. Zabiliby mi cię, śmierciożercy, nie? Ja patrzę na te zielone koszulki, zielony szalik i odpowiadam smutny, że nie żyję. Oni wbrew, piątki sobie przybijają, jebany Slytherin. Jakby ktoś się zmartwił, spokojnie mój ojciec żyje. Pilnuje matki, w której się Snape podkochuje. Jakby to jest takie... To jest specjalnie żart tylko dla fanów Harry'ego Pottera. Dobra, wracając. Więc ona jest tam się przebiera. Ja naiwnie myślałem, że najwięcej o kobietach wiedzą same kobiety. To zrobiłem sobie notatki ze wszystkich damskich czasopism, które były wtedy popularne. Nie? Typu przyjaciółka dla przyjaciółki, najlepsze chwile i te wszystkie inne. No i tam mam, że bądź specjalnie ubrany, czaruj uśmiechem, bądź zabawny i tak dalej. Super, jest, okej. Okay. Ona wychodzi, ja się oparłem o ścianę i mam takie... żeby te feromony wykorzystać. Ale z boku to wygląda, jakbym cichacza puścił i chciał to rozwiać, nie? I ona przebiega obok mnie, otwieram usta, żeby ją zatrzymać, ale ponownie mój lamerski umysł się odzywa. Stary, daj, ona jest spóźniona, nie chce mieć jedynki, to obniży jej średnią, średnia nie będzie liczyła się do rekrutacji, nie dostanie się na wymarzone studia i to będzie kurwa twoja wina. Odpuściłem. Moje myśli miały sens. Znaczy wtedy nie wiedziałem, że średnia nie liczy się do rekrutacji, ale już wtedy dla mnie najważniejsza była jej przyszłość. Już wtedy nie chciałem, aby wypominała mi tę sytuację za 40 lat, kiedy będziemy grali z naszymi wnukami w bingo. Tak, myślałem, że będzie moją żoną, że ja będę zarabiał opowiadając żarty, a ona będzie zarabiała na dom, bo jej życie będzie jebanym żartem, nie?
Więc odpuściłem, poczekałem do końca jej WF-u. Poszedł do szatni się przebrać, wziąć prysznic. I nie wiem dlaczego, ale uznałem, że ta okazja jest lepsza niż dwie poprzednie. Bierze prysznic. Co takiego może się stać? Tym bardziej, że wyciągam notatki tych przyjaciółek dla przyjaciółek, że jest wykaż inicjatywę, zredukuj dystans. No chuj, dobra. Więc wchodzę do szatni, skończyła go brać prysznic, była owinięta w ręcznik, rozmawiała ze mną. Usłyszałem standard. Mam chłopaka. To krępujące, że tutaj stoisz. Czy możesz schować tego penisa? Nie, no tego ostatniego nie powiedziała. Po prostu zrobiła krok do tyłu. I oczywiście odmówiła, jakby się nie udało, ale ja nienawidzę się poddawać. Więc zasypywałem ją mailami z mojego starego konta na Onecie zakończonego małpa.buziaczek.pl i na Facebooku. I teraz wam przeczytam dwie wiadomości, które do niej wysłałem. Dwie autentyczne wiadomości, które do niej wysłałem. Pierwsza. Witaj. Co ma teraz napisać chłopak, który dostał kosza? Szkoda, że jedyny kontakt to hala sportowa czy Facebook. Wczoraj wszystko poszło nie tak. Miejsce, czas, słowa. Ja myślę, że tak to czytała generalnie, nie? Wydaje mi się, że przestraszyłaś się moich słów, że wiemy o tobie dużo. Mój błąd, nie powinienem mówić nieprawdy. Wiem tylko to, w jakiej dzielnicy mieszkasz i to, co udało mi się zauważyć podczas naszego spotkania. Radosna, z czegoś dobrym humorem, pewna siebie, wie czego chce. Szuka kogoś dobrze wychowanego, który będzie o nią dbał i potrafił rozśmieszyć. Znasz się na makijażu i zapewne coś trenujesz, bo jesteś wysportowana. Piszę tutaj, aby ponowić moją propozycję. Odmówisz, zrozumiem, nawet jeżeli ta część z chłopakiem byłaby nieprawdziwa. Będę czekał na jakieś wieści. Trzymaj się. Aha, mam prośbę. Staraj się uśmiechać cały czas. Robi się wtedy magicznie. Dwie godziny nie odpisywała. Myślę, napiszę do niej coś bardziej romantycznego. Ojej. Witaj. Okręcono włosa DM. Pani, co nie jeden mąż zacny prawi o tobie, że blaskiem swym zawstydzasz i przepędzasz słońce z niebios, aby na ziemi móc pośród mroku rozświetlać drogę ku ostojom człowieczym, gdzie ni muzyki, ni napitku nigdy nie braknie. Jam zacny człowiek, który cierpliwością nie grzeszy, czeka na twą odpowiedź. I nie uwierzycie, to jest chyba nieprawdopodobne. Nie udało się. Nie udało się. Nawet nie odczytała tej wiadomości, nie? I tak, dziękuję, że jestem sam, kurwa. I to się wydarzyło 13 lat temu. W ogóle, jeżeli ktoś wyrwie laskę na ten tekst, to kurwa wyślij mi tą wiadomość, ja chcę to zobaczyć. I to się wydarzyło 13 lat temu, więc ja mam taki apel. Jeżeli tu są nastolatkowie, może na YouTubie właśnie mnie ktoś ogląda, albo po prostu znacie nastolatka, przekażcie mu informację ode mnie, proszę. Jeżeli będziesz w kimś zakochanym i będziesz uważał, że chcesz zrobić jakąś romantyczną rzecz, weź lepiej to powiedz starszej koleżance. W sensie ona ci powie, czy to jest romantyczne, czy kurwa creepy, nie? Bo się skończy na tym, że będziesz jeździł komunikacją zbiorową i liczył, że ktoś dotknie twojego penisa, nie? Wystąpił dla was Michał Juszczak. Dzięki wielkie!